Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek. Wczoraj byłem w Lake District, a dzisiaj jestem w Darlington. Tutaj jestem w South Parku, na tej takiej wielkiej łące, która służy na różne tam eventy tutaj w Darlington też. Tu jest więcej takich miejsc na eventy, ale ten jest często wykorzystywany. Bo tutaj tam z tyłu to jest ten South Park, ten prawdziwy, gdzie jest park. A tutaj to jest taka wielka łąka wykorzystywana na eventy, do gry w piłkę, różne tam gry. A tutaj też można sobie pobiegać z psami. Dzisiaj chcę się odnieść do jednego postu pod moim wczorajszym filmem. Tam jedna była osoba oburzona, że robione są wglądy duchowe. Znaczy w sumie to jest post bardziej taki przeciwko Ewelinie. Ale ja chciałem się odnieść bo chcę wam powiedzieć mój stosunek do tych spraw i dlaczego o tym mówię i dlaczego to umieszczam na swoim kanale. Bo to tak jakbym się pod tym podpisywał. I nie uciekam od tego, po prostu chcę powiedzieć dlaczego. Tam był taki zarzut, że grzebanie się tam w jakichś tam cudzych brudach, że wywlekanie tego na wierzch. Ja to tak odbieram, że ta osoba tak jakby, że to jest niemoralne. Mówienie o kimś, grzebanie się w cudzej energii. Po pierwsze, to nie jest grzebanie się w cudzej energii. Gdyż to jest sczytywanie z pola informacyjnego, z pola eteru. To jest informacja o każdej osobie, o mnie, o tobie, o każdej z nas. Te informacje są. I to jest tylko sczytywanie. To nie jest wchodzenie do kogoś w czystą energię. Ale czy my możemy kogoś sczytać głębiej? Ano możemy. Możemy, mamy do tego prawo. Jeżeli na przykład ta osoba lub przez tą osobę zostały pobierane przez nasza energia na przykład, nie? Na przykład byliśmy u takiej osoby na kursie, na sesji, mało tego, albo często tą osobę oglądamy na kanale, no i jesteśmy, tak jakby można powiedzieć, to fanem tej osoby, czyli jest wymiana energii. I w tym momencie my mamy prawo sprawdzić tą osobę. Także jeżeli ktokolwiek z was tak samo ma prawo sprawdzić mnie. I ja uważam, że to jest normalne i naturalne. Bo jeżeli ja polegam na czyjejś informacji, jakieś informacje do mnie trafiają, prawda? No są ok, jest wymiana, podobają mi się. No jest tak dłuższy czas. Później znowu z jakimś czasem, że coś jest nie tak, nie? Czuję, że coś jest nie tak. No i chcę sprawdzić tą osobę. Czy ja mam prawo do tego, czy nie mam prawa? No zastanówcie się, czy mam prawo, czy nie mam prawa. Bo według mnie ja mam prawo sprawdzić, czy te informacje od tej osoby są czyste, czy nie. To, że ze mną rezonowały przez jakiś czas, to nie znaczy jeszcze, że one są czyste. Po prostu. A może to ja nie byłem czysty przez ten czas i nadal nie jestem czysty. Przez jakiś czas ze mną rezonowały, ale później nagle przestały rezonować. Chciałbym sprawdzić, dlaczego przestały. To jest poszukiwanie prawdy, poszukiwanie dlaczego. Odpowiedzi na pytanie dlaczego. I co mam nie szukać? Możecie powiedzieć publikowanie tych informacji. Ale to dlaczego publikować? A no więc dlaczego publikować? Dochodzą do was informacje wszędzie w mediach, prawda? Całe te media, my to nazywamy już teraz ściek media. I tak naprawdę skąd one pochodzą, to nie ma podpisane, że rzadko kto tu podpisuje, że ta i ta osoba podpisuje się pod tym, że to ona podała tę informację i ona dalej puszczana w obieg. My nie wiemy, od kogo to pochodzą. Tylko jest puszczana informacja i wszyscy wierzą, że to zaistniało.
I tak powstaje ten świat, który jest wielką fikcją. Informacje, które są wielką fikcją. I czy uważacie, że no cóż, no, to nie mam prawa szukać? A jeżeli na przykład znajdę, że mnie oszukują, to mam o tym nie mówić? Mam o tym nie mówić, że no bo to jest nie fair, na przykład nie oglądam TVN-u, no bo to jest oszukańcza stacja. Nie oglądam TVPiS, bo to jest oszukańcze. Bo oszukują, kłamią. Mam o tym nie mówić? Bo to jest niemoralne może? Nam trudno wymienić jakiegoś redaktora, bo oni wszyscy grają do tej samej bramki. Nie będę tutaj podawał nazwiska, po prostu z całymi stacjami walę, prawda? Nutka, stój. O, tutaj idzie kobieta. Nutka. Okej. Okay. Nutka. No. Nutka, chodź tutaj. No i Nutka pognała pieska. I jeżeli znajdę na przykład, że ktoś na przykład oszukuje was, prawda? Ja to znajduję i co, mam oczywiście milczeć, no bo to jest moja sprawa, prawda? To jest moja sprawa, ja to znalazłem, a wy macie nie wiedzieć. Bo to co, Nutka tak broni mnie. Bo to co, to jest niemoralne, no bo mogę ujawnić jakieś tam dane tej osoby? Że ktoś manipuluje wami, czy mną manipulował do tej pory. Ja mam też o tym milczeć? To jest moralne? Z mojej strony, czy to jest moralne? Czy ja się powinienem tak zachować? Jak wy myślicie? To każdy z was odpowiada sobie sam na pytanie. Ja za nikogo z was nie odpowiem na to pytanie. Ja tylko mogę wam powiedzieć, jak ja odpowiadam na to pytanie do siebie. Bo jeżeli ja znajdę coś, że coś jest nie tak, to ja staram się wam o tym mówić. Uważam, że to jest moralne. Że powinienem o tym mówić. Znalazłem, że coś jest oszustwem, kłamstwem. Staram się o tym mówić. Ale według niektórych osób powinienem o tym milczeć. Bo mogą na tym być, bo mogą być skrzywdzeni jakieś tam osoby, nie? Te, które notabene te, które rozpowszechniają kłamstwo. Nie te uboczne z po boku, tylko te, które rozpowszechniają, to ja mam o tych osobach nie mówić, że one manipulują, że podają 90% prawdy, czy tam 95% nawet prawdy, ale te 5% kłamstwa. Ale to ja wam kiedyś mówiłem na ten temat, w jaki sposób się manipuluje, w jaki sposób się okłamuje i porównałem to do cukierniczki. W cukiernicy jest 99% cukru, a 1% trucizny. Powoli działające, nie takie, że ty od razu zjesz i od razu umrzesz, ale ona powoli działa. Po jednym razie zjesz, nic się nie stanie, po drugim też nie. Ale po 20-30 zaczynasz chorować. Tak działa ta trucizna, tak działa kłamstwo. To jest tak samo jak z kodem do zamka. Podam ci tylko 90% prawdziwego kodu. A resztę, taką malutką cząsteczkę zatrzymam. Otworzysz zamek? Nie otworzysz. To jest to samo. To jest manipulacja. To jest czysta, zwykła manipulacja. W ten sposób nami manipulują. I mam o tym też nie mówić? Mam nie mówić wam, tak? Według tych niektórych osób to mam nie mówić o tym, gdyż mogę urazić manipulatora. Wywlekając jakieś brudy na wierzch, żeby wszyscy widzieli, uważajcie, bo tam są brudy. A jeżeli już wdeptujesz, to na swoją odpowiedzialność. Bo ja nikogo nie namawiam, słuchaj, nie rób tego, nie oglądaj tego, nie słuchaj. Nie, to jest twój wybór. Chcesz, oglądasz. Chcesz, słuchasz. Jeżeli coś zauważy, ja to mówię o tym, jak jest, ale to ty możesz mnie uwierzyć, albo możesz mnie nie uwierzyć. To jest też twój wybór. Ale to niech będzie twoim wyborem. I nie osądzam, nie oceniam ciebie, że ty źle wybrałeś. Nie. To jest twój wybór, to jest twoja lekcja,
i Twoje przeżycie. My jesteśmy tutaj po to, między innymi, żeby doświadczyć. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, proszę bardzo, możesz. Ale niektóre osoby nie chcą na przykład doświadczyć. Ja to mówię do tych, które nie chcą doświadczyć czegoś. Chcą się dowiedzieć. Albo zbierają informacje z lewa, z prawa, zewsząd i segregują je. One nie muszą mi wierzyć na 100% od początku. Ale ta jedna informacja dla nich to jest cząstka obrazu pewnego. I mogą sprawdzić, czy to się sprawdza, czy nie. Jak to wygląda? My tu nie jesteśmy od tego, żeby wszyscy macie mnie kochać i wszyscy macie święcie wierzyć w to, co ja mówię. Ty masz sam wybrać. Masz poczuć to, czy to jest, ma to sens, czy nie. A nie musisz od razu mi wierzyć we wszystko. Ale musisz być świadomy wybierania. Ty musisz być świadomy tego. Bądź tego świadomy, że to ty wybierasz. A nie wybiera ktoś za ciebie, gdyż ci nie pokazuje części informacji. Że ten ktoś na przykład ma informację, oczywiście ma. To nie są jego informacje, bo on to poczuł, tylko otrzymał w pakiecie, taki pakiecik dostał. Ma swojego przewodnika, który mu to wszystko powie, co on ma powiedzieć. On to wszystko będzie wiedział od niego. I on to poczuł, będzie święcie wierzył w to nawet, że to od Boga dostał jeszcze tę informację, że on to przekazuje mu od Bóg to. Albo jakiś tam przewodnik, anioł z takimi pięknymi skrzydłami, a jakie ma piękne imię. Jest taki wspaniały. Wszystko jest ok. To jest cały czas wasz wybór. Mój wybór, twój wybór. Czy chcesz takich pięknych dookoła, żeby ci mówili, co masz robić, co masz myśleć? Co masz czuć nawet? Ty się wcale nie wysilaj i nie myśl. Nie używaj w ogóle. Żadnych zmysłów nie używaj. Po co? My ci powiemy. Wszystko, co jest dobre, co jest piękne, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Kto jest aniołem świętym, kto jest jak mocno święty, kto jest jak mocno uświęcony. Kto jest Bogiem, nawet ci powiemy. Jak trzeba, to kilku Bogów ci damy jeszcze. To jest cały czas wasz wybór. To jest cały czas, zapamiętajcie, że to jest twój wybór. Czy chcesz polegać na tym, co ty czujesz i samemu szukać informacji z różnych źródeł i sprawdzać je? Mieć wybór? Czy tylko słuchać i się patrzeć, tak jak się gapią, tak jak zauważyliście, się gapią w telewizorek mnóstwo ludzi. To samo można robić na YouTubie. Identycznie. Identycznie można robić. Gapić się tylko w jeden ten i słuchać, co ten ktoś ma wam do przekazania. Tylko pamiętajcie, że to jest nigdy za darmo. Zawsze jest z tego jakaś cena. W świecie energii nie ma nic za darmo. I przypominam was, że to tylko my, ludzie, się kierujemy moralnością. Tamte istoty nie. Dla nich moralność nie istnieje. Jest tylko wymiana. Jak ja ci coś daję, to biorę coś w zamian. Prawda? A jak mam na to pełną kontrolę, to będę brał, ile będę chciał. Tak one myślą. I to, ta moralność nie ma nic wspólnego z tym. To jest tylko wymiana i to jest zgodne z prawami wszechświata. To jest wymiana. A jeżeli ty się zgodzisz na to, że będziesz tylko słuchał jednego źródła i wierzył w 100% tylko jednemu, nie sprawdzając, nie polegając na tym, co czujesz, chociaż z tym czuciem to też jest sprawa taka, nie zawsze to się sprawdza,
Szczególnie, znaczy szczególnie, no to zawsze jest wtedy, kiedy no, mamy te podczepy, prawda, i wtedy one wpływają na to. Ale to też tak nie do końca mają wpływ na to. Nie do końca mają wpływ na to, muszę wam powiedzieć, ale mają wpływ na to, także mogą też tym manipulować. To jest taka sprawa, jak się tak porządnie oczyścisz, to dopiero wtedy zaczynasz mieć kontakt z prawdziwą swoją istotą, ale chociaż z prawdziwą swoją istotą, ona się zawsze przebija. Te światło, te, które macie, ona zawsze, dlatego cały czas mówię o tym, że należy to rozbudzać, mieć kontakt z tym światłem, ze swoim własnym światłem. Tam jest prawda cała. O tobie, o mnie, o całym tym świecie, o energii, o prawdzie. Tam jest cała prawda. No dobrze, tyle. Trochę to było dzisiaj emocjonalne. Ale musiałem w końcu to wyrazić, że dlaczego należy mówić o wszystkim, szczególnie o takich formach manipulacji. Już wcześniej mówiliśmy o tym, mówiłem o tym, o sprawdzaniu, to znaczy ci, którzy już czytują informacje, którzy mają do tego zdolności, to ci powinni dbać szczególnie o czystość, swoją czystość, żeby przekazywać to, co sami czują, to, co widzą, a nie to, co im jest podsuwane. Tylko takich ludzi jest bardzo mało, którzy podają czyste informacje. Naprawdę bardzo mało. Dlatego tak długo mi zajęło to szukanie takich ludzi. Ale cóż, to nie znaczy, że namawiam was do czegokolwiek. Nie, to wy macie do tego dojść. Zapamiętajcie tylko, że błądzenie to też jest lekcja. Się wyciąga po prostu wnioski. I też się czegoś człowiek uczy. Także to nie jest tak, że jaki to był mój wielki błąd, że zabłądziłem, źle zrobiłem. Nie, się czegoś nauczyłem. To też jest lekcja. Prawda? Cały czas jest lekcja. Nie można mieć do siebie o to pretensji, że zbłądziłem. Chyba, że błądzę świadomie. Chyba, że błądzę świadomie. Nie chcę do dojścia do prawdy. Chyba, że. Ale to już jest inny wybór. Dobrze. Na razie do usłyszenia. Już myślałem, że to będzie... Już nie będę na ten temat mówił, będę wrócę do swoich starych tematów. No ale czasami mnie ludzie swoimi pustami zmuszają do takiej reakcji mocniejszej. I dzisiejszy film jest taki właśnie o tej reakcji. Także jak ktoś chce mnie sprawdzać, proszę bardzo, sprawdzajcie. Nawet macie na sprawdzenie, macie zgodę. Ale wchodzenie w moją energię nie. Ale czytywanie z pola informacyjnego tak. Bo tam jest o każdym informacja. Możecie sobie czytać. To jest tak, jak idziesz do biblioteki i czytasz książkę. Każdy ma prawo. Ale w moją energię wchodzenie nie, nikomu nie daje takiego prawa. Ale czytywanie z pola niech sobie czytają. Tam, ale tam jest bardzo dużo, wszystko, praktycznie wszystko o mnie. Nie da rady się tego oszukać. Oszukać można tylko medialnie. A w polu energetycznym nie da rady. Dziękuję na razie. Do usłyszenia następnym razem.